Witajcie moi kochani! Już po świętach ja nagrywam resztki zimnej kawy i tak zastanawiałam się, co tu porobić. Powiem wam, że po świętach czuję się jakaś taka zmęczona. Kiedy ten film w sumie zobaczycie, też nie wiem, bo nagrywam denko. Siatka już jest całusieńka, tak zapełniona, że stwierdziłam, że nagram. Ile filmów wyjdzie, tyle nagram. I bo dałoby się to w sumie wyrzucić, tak? Przed świętami się nie wyrobiłam. Więc co? Jedziemy, żeby nie przedłużać. I na dzień dobry wchodzi płyn do płukania zębów Colgate Soft Mint. Zero alkoholu. Długo był używany, bo w sumie nie jakoś tak u nas sporadycznie to idzie, ale zużyłam go po wyrwaniu ósemki, bo musiałam płukać czymś. I jeszcze powinnam mieć jedną butelkę. Tak. Dentysta kazał mi to zakupić. Eludrin Classic. To jest taki czerwony płyn, bardzo, bardzo mocny. Go się rozcieńcza z wodą i się płucze, żeby ładnie się tam dziąsełko wszystko zagoiło i żeby się żaden stan zapalny nie zrobił. Więc jak zużyłam to, a jest drogie, 20 coś złotych za to zapłaciłam, i stwierdziłam, że nie będę kupowała drugiego opakowania. Zużyłam to, już chyba u nas wierci, jakieś dziwne dźwięki słyszę. Zużyłam Colgate ten i ostatnio jak byłam w Rossmanie, chyba nawet widzieliście, też poszłam, właśnie go kupiłam, bo był na promocji. Spoko, ja nie lubię tych alkoholowych, więc dla mnie zero alkoholu jest bardzo przyjemne. I przy okazji Krystian może sobie wypukać, bo tam też, jak to on kiepsko myje zęby, to wiecie. Będę leciała po kolei, nie będę się rozwodzić jakimiś kategoriami, bo w sumie miałam tak zrobić, że poukładam w kategorii i będę wam pokazywać, ale ja chyba dzisiaj nie mam jakiegoś takiego większego natchnienia na cokolwiek. Na szczęście jakieś tam resztki mam świąteczne, więc takie resztkowe obiady dzisiaj będą. Sól do kąpieli z firmy Manufaktura. Zapach różany. Tutaj mam etykietkę. Dostałam od męża na walentynki taki zestaw. Było mydełko glicerynowe, serduszko, krem do rąk, którego chyba jeszcze resztki mam. I ta sól do kąpieli bardzo ładnie pachniała. Było czuć różami, było czuć w łazience. Dalej czuć. No ładnie, ładnie pachnie, bardzo mi się podobało. W fajnym opakowaniu, zapakowane, tak ładnie ozdobione. Ładnie się rozpuszczała, fakt faktem trzeba było chwilę poczekać, żeby się sól rozpuściła, bo grubo ziemnista, ale myślę, że ja lubię zresztą takie rzeczy do wanny sypać, więc dla mnie było bardzo przyjemne. Myślę, że było trafione. Następne wielkie pudełko. Maska do włosów Kalossa. Wegańska. Z czego ona była? Już nie pamiętam. Wzbogacająca maska do włosów z proteinami roślinnymi i z olejkiem z awokado na suche, wyczerpane włosy. Maska proteinowa. Ta wegańska. Fajna, przyjemna. Nie wiem, jakim cudem mi się skończyła, jak jeszcze jedno opakowanie mam i w tym samym czasie używałam, więc nie wiem, jak to możliwe. Tamte jeszcze mam, a ta mi się skończyła. Zakupiona na stronie joko.pl. Bardzo fajne ceny, duży wybór mają. Cena jakieś 12-13 zł. W sumie tam niektóre były droższe, te maski z Kalossa. Ale są super wydajne, na długo starczały. Ja je miałam od listopada. Miałam końcówka listopada. No to tak liczmy grudzień, styczeń, luty, marzec. 4 miesiące spokojnie mi starczyło, więc za 12 zł, czy nawet jakbym zapłaciła 15, to cena jest w sam raz do zużycia. Dobra, czekajcie, bo tutaj mam 10 różnych pudełeczek. Liden
serum ujedniające biust i dekolt. Było w pudełku Big Glossy. Patrzyłam się na Rossmanie, było na wyprzedaży z tą żółtą metką i on jakiś kosztował 6 zł. Tu ampułek jest 5 w zestawie. Ładny zapach, taki migdałowy, jak się nie mylę. Nie wiem, czy coś tutaj jest napisanego na temat zapachu. Ale czułam migdały. Czy mi biust poprawiło? Nie stwierdziłam. Jedną ampułkę trzeba było zużyć w ciągu 2 dni. Krystian się nudzi. Dopiero wariowali z Wojtkiem, ale Wojtek poszedł spać. Coś mi się obudził, ale poszedł, widzę, drugi raz spać, bo siedzi tam cicho. Czy mi poprawiło biust? Nie wiem. Czy mi poprawiło dekolt? Nie wiem. Ale przyjemnie pachniało, fajnie się wchłaniało. Spoko produkt, tylko mówię, ja efektu nie widziałam. Lecimy dalej. Nivea Protect and Car. Zero alkoholu, podrażnień. Non-stop używałam Rexony, ale dziś ta Rexona mi tak. Chyba za często była używana. Przerzuciłam się na Nivea. Też spoko jest. Powiedzmy, że ograniczona jest potliwość pod pachami. I przede wszystkim nie śmierdzę. Bo niektóre te produkty niestety powodowały, że smród był niesamowity. Nie oszukujmy się. Ciężko coś znaleźć, żeby było 100% suchości, ale już tego smrodu to nie. Więc to polecam. Na promocji 10 zł w Rossmanie. Naprawdę warty. Z pomarańczową metką, czyli kupiony w Lidlu. Jope. Nie wiem, jak to mam czytać. Naturalny szampon do włosów przetłuszczających się z dodatkiem soli morskiej i czystego coś, bo nie wiem, zaklejone jest naklejką, aloes kojący z trawą cytrynową. Kosztował jakieś 16,5–8 zł, dobrze liczę. Zapach śmierdzący. W sumie był bardziej męczącym produktem. Zużywany był na siłę. Krystian też mój używał go. I nie lubiłam, jak go używał, bo jak go używał, to miałam wrażenie, że te jego włosy są w ogóle już całkiem tłuste. I śmierdzące. Nie domywał fajnie tego, nie były włosy ładne, pachnące. Ja to używałam, no bo używałam, żeby zużyć. Nie jestem taka, żeby wyrzucić. Nie zachwycił mnie i ten smród. Niestety ten smród. Następny produkt. Nivea żel pod prysznic. Co, jakie tu zapachy są? Ekstrakt z moreli i mango oraz mleka ryżowego. Bardzo przyjemny zapach, ładnie pachniało. Z pudełka Big Glossy, chyba tego nadświątecznego. Dalej czuć przyjemny zapach i tak. Czy nawilżać, to nie wiem, ale na pewno pienił się super, tak jak ja lubię. Pienić się musi. Ładny zapach ma i dla mnie wystarczająco. Jak nie trzeba nawilżenia, niestety trzeba użyć czego balsamu do ciała. Bambino, płyn do kąpieli. Delikatnie myję, pielęgnuję. Wojtek ma problemy skórne takie, że ja nie wiem, co bym nałożyła mu, to i tak coś go wysyfia, i tak ma jakieś takie suche skórę, taką szorstką nieprzyjemną. Ostatnio był przez cały tydzień kąpany w krochmalu, bo już po prostu miałam dosyć. Nie wiem, czy to, co ostatnio mu kupiłam, go nie podrażnia, bo ta skóra była tak liczna, więc przerzuciliśmy się na krochmal. Stare, dobre, sprawdzone metody, krochmal, rumianek też często go kąpałam. Podobno skład ma beznadziejny. Nie znam się kompletnie, nie studiowałam tego składu, no ale ma tutaj na przykład glicerynę.
ale palmową, więc nie wiem, czy to nie jest ten, czy to nie jest coś, co jest szkodliwe przypadkiem. Ale jest tu kokos, cytrynowa, gliceryna. Powiedzmy, że był w porządku. Krystian go laudowany, ja go też laudowany. Wiecie, że ja wszystko, to co dzieci, to i ja sobie leję do wanny, więc był w porządku. Cenowo myślę, że też nie był najgorszy. Only Bio. Co ja dzisiaj nie umiem się wypowiadać? Hipoalergiczny żel do mycia ciała dla dzieci. Od pierwszego dnia życia dla skóry alergicznej, atopowej, wrażliwej. Faktycznie był dosyć fajny. Wiem, że teraz chyba je w Pepco można kupić. Ja to zamawiałam przez internet. Jakaś taka spoko cena była. Nie zawiera żadnych parabenów, silikonów, wszystkiego co szkodliwe, parafin i tych innych. Przyjemny. Wydaje mi się, że jak go używał Wojtek, to nic mu się tam nie działo. Więc pewnie do tego wrócę dla niego. Krystian też używał, ale Krystian jest 10-latkiem, więc jemu to tak naprawdę nic mu nie szkodzi, nic mu nie przeszkadza. Następna rzecz, jakieś perfumy mam. Perfumy na pewno są z Avonu. Dostałam je od teściowej. Teściowa je sobie chyba kupiła, ale coś jej z zapachem nie grało. I dała mi, a ja lubię takie rzeczy. Ja lubię słodkie, lubię intensywne, lubię czuć je przez cały dzień. Coś mi nie wygodnie. Coś to za nazwa. Nie przeczytam wam, nie będę się ukaleczyć. Jakaś taka ciemna, ciemna buteleczka z księżyc, jakieś takie znaczki. Nie wiem, gdzie mam korek, nie wiem, czy w ogóle miałam korka do niego, bo nie pamiętam, ale przyjemne, fajnie się używało. A jak dają za darmo, to już w ogóle wiecie, to już rewelacja. Miraculum. Serum do twarzy silnie nawilżający. Kwas hialuronowy, kompleks witaminy C, silnie nawilża, wygładza każdy typ cery, w tym wrażliwy. 97% wody było w tym. Woda termalna, tak. Na bazie wody termalnej. Kupiony, jak dobrze pamiętam, w Lidlu z pomarańczową metką, więc dlatego został kupiony przeze mnie. Spoko był. Czy mocno nawilżał? Ja tam nie widziałam, żeby mocno nawilżał, ale do codziennej pielęgnacji rano, wieczorem smarowałam. Zdarzało się, że nie smarowałam. U mnie to tak jest z kosmetykami, że używam, a nagle przez cały tydzień mi się nic nie chce używać. Tak jak na przykład dzisiaj jestem bez makijażu i mam tylko w sumie tonik na twarzy. I nic więcej, bo kompletnie nie mam natchnienia, nie mam ochoty dzisiaj nic używać. W porządku, myślę, że groszowe sprawy kosztował, więc na pewno za te groszowe sprawy mogłabym go kupić, żeby sobie tam smalować czymś twarz. Lecimy dalej. Only Bio. Krem do twarzy ultra nawilżający dzień. Nie zawiera żadnych silikonów, parabenów, wazeliny, parafiny, olejki i jakieś różne tysiące innych dziwnych nazw. Tutaj cała rozpiska jest. Na dzień. Używałam go na dzień, używałam go na noc. Potem go używałam tylko na noc i zaczął mi śmierdzieć. W pewnym momencie takie miałam wrażenie, w sumie go męczyłam, bo nie był jakiś tam rewelacyjny, ale w pewnym momencie miałam wrażenie, że on mi śmierdzi taką nieświeżością, taką, nawet nie umiem określić, tam mnie śmierdział. Był nieświeżym zapachem, takim nieprzyjemnym. Więc już na końcówkę używałam tylko na nos, aby go zużyć, żeby nie wyrzucić. Ale chyba nie zachwycił mnie. Zachwycił mnie na początku, potem z czasem używania go.
I jak dobrze pamiętam, też był gdzieś przez internet zamawiany, kupowany. Ale tak jak mówię, płatki pod oczy. Exclusive. Hydrożelowe płatki pod oczy i zmarszczki miniczne. Skóra sucha, biotka, pozbawiona spężystości. Ładnie wyglądały, niebieskie, fajne, zimne, bo z lodówki, więc muszą być zimne, ale się kompletnie nie trzymały. Zjeżdżały mi na dół cały czas, więc ja je nawet o tak trzymałam je, żeby chociaż te 10 minut przetrzymać, bo kompletnie się nie kleiły. Mam jeszcze jedne takie i są też takie kupione dla Was na rozdanie. Więc no może u kogoś się sprawdzi. No mówię, te niebieskie mi się nie trzymały, jeszcze złote mi zostały, więc muszę sprawdzić, czy te złote trzymałyby mi się twarzy, czy nie, czy po prostu bubel mi się trafił. No, staram się tak wyciągać, bo niektóre kosmetyki mam od w trakcie używania. Dobra. La Roche-Posay. Coś takiego. Za 8,75 to było na promocji kupione. Niestety... A, jeszcze kapie z tego. Nakrętka się moment popsuła, więc trzeba... O, matka, jak mi się kapie. Jak mi się kapie, ale powiedziałam. Nie mi się kapie, tylko kapie mi z tego. Czekajcie. Muszę troszkę wytrzeć. Musiało to w łazience stać, tak? A to było, zaraz Wam dokładnie przeczytam, co to było. Lipikar, oliwka myjąca, dwa w jednym, myje i natłuszcza, ogranicza podrażnienia. Do codziennego stosowania pod prysznic i do kąpieli nie wymaga dodatkowego środka myjącego. Dla dorosłych, dzieci, niemowląt, skóra sucha, atopowa. Wzięłam to w sumie na początku z myślą o sobie, że będę sobie tam czasami twarz myła. Myłam tę twarz, nic się kompletnie nie działo, fajnie myło, fajnie natłuszczało. I Wojtek w tym się kąpał. Wojtek się w tym mył, w tym laliśmy do wanienki, laliśmy na gąbkę, żeby się mył w tym. Skóra powiedzmy, że była spoko. Ale tak jak mówię, jakiejś rewelacji nie było, żeby... ta skóra była jego piękna, bo jak coś będzie po jego skórze piękne, to wtedy będzie genialnym produktem. Zakupione na wyprzedaży w aptece. Oj, się nie trzyma. Regenerum do paznokci. Regenerujące serum do paznokci. Przyjemny produkt. Ja nie używam żadnych hybryd, więc takie rzeczy dla mnie są w sam raz. Jak używam regularnie, to ładnie rosną paznokcie. Jak używam nieregularnie, no to wiecie, jak to jest. Ale spoko produkt. Myślę, że warto. Maseczka do włosów. Nie do włosów, do twarzy. Infinity Panda maska. Wygładzająca maseczka na tkaninie. Z któregoś Big Lossy. Wyprodukowane dla Natura, więc można to kupić w sklepie Natura. Ceny nie pamiętam. Maseczka wyglądała dosłownie taka panda. Śmieszna, śmieszna panda. Fajny, błyszczy się, odbija. Fajny produkt, przyjemny. A maseczki to wiecie, że ja uwielbiam, więc... A maseczki w płacie mi się kończą, więc robi się mały problem. Ale naprawdę spoko maseczka. Następna maseczka miodowa. Teraz się zastanawiam, że to jest maseczka moja, czy to jest maseczka, którą dostałam od Marty w biegu. Ciężko mi stwierdzić. Tu jest data do marca była. Ale wiem, że w Big Lossy też były krótkie terminy, więc nie jestem pewna, od kogo to mam. Coś pachnie jeszcze. Pamiętam, że była fajna. Zapach miodu. To jest taki miód nieprzyjemny do końca.
Prawdziwy miód pachnie ładnie, a te w kosmetykach, tu mamy kolejny miód, to tak polemizowałabym, czy to jest takie aż takie przyjemne. Co ona miała nam robić? Aha, widzę, że już nie mam tu po polsku. To chyba prawdopodobnie ta jest z Biglossy. Myślę, że jako miód to nawilżająca, naturalna miód. I dalej Wam nie poczytam, bo kompletnie mój angielski polega na ograniczonym słownictwie. Powiedzmy, że była w porządku. Ta miodowa, to już jestem pewna, że od Marty. Też widzę, że to był krótki termin. Nawilżająco ujedniająca maseczka na bazie miodu canola dla skóry dojrzałej. Jak to maseczki? Fajnie nawilżają. To nie jest efekt na dłuższą, na dłuższy dzień. Na cały dzień raczej nie. Ale przed makijażem zrobić sobie taką maseczkę, porelaksować się, bardzo przyjemnie. A! Wiem! Przypomniała mi się jedna rzecz. Bo ja te maseczki, tu mam 4 zużyte maseczki. I ja je używam codziennie po wyrwaniu zęba. Po wyrwaniu tej ósemki. Wiecie dlaczego? Zaraz Wam opowiem moją genialną historię. Bo pan dentysta kazał mi chłodzić to miejsce, bo ja bardzo mocno spuchłam. Wyszedł mi ogromny, żółty siniak na pół twarzy. Ja byłam po prostu tutaj taka bańka i wyglądałam jak ten potwór z Loch Ness. I codziennie robiłam sobie maseczkę, taką maseczkę. 20 minut trzymałam maseczkę na twarzy. Potem resztkę tego serum wyciskałam na maseczkę. Tą maseczkę tak składałam na 3 i ją sobie tutaj tak nakładałam na tą okolicę, bo ona im dłużej była o tak używana, to była zimna. Była tak zimna, że aż przynosiła mi ulgę. I więc ja sobie nakładałam tą maseczkę, ja tak trzymałam tutaj, żeby mi zminimalizować tą opuchliznę, bo ja miałam tutaj gorące miejsce, byłam spuchnięta i w ogóle kiepsko się czułam. I dla mojego poprawienia nastroju sobie tak robiłam codziennie i tak cało potrafiłam pół dnia przesiedzieć z tą maseczką, żeby całe serum wycisnąć z tego i tak sobie nakładać, więc tutaj byłam genialnie nawilżona. Tak. Właśnie i dlatego mam tyle maseczek zużytych. Następna była ta miodowa, tak samo była robiona. Tym bardziej, że termin ważności mnie poganiał, żeby je nie stracić, tylko wykorzystać. I ja tak wszystkie maseczki, tak jak widzicie, potem tą płachtę na 3 składałam i tutaj sobie nakładałam. Tu mamy brzoskwiniowa i jogurt. Wygładzająca maseczka w bawełnianej płachcie do skóry matowej. Oczyszcza, złuszcza. Tu mam już dalej rozcięte. Martwy na skórek. A, złuszcza martwy na skórek. Oraz rewitalizuje. Ta ładnie pachniała brzoskwinią. Przyjemna maseczka. Jak to maseczka nawilża, jest fajnie i mówię, ja tutaj na brodę tak nakładałam. Cytrynowa maseczka. Cytrynowe zapachy, to wiecie jak to leci. Śmierdzi trochę jak płyn do sprzątania łazienek. Firmę Wam nie będę czytała, bo to już w ogóle firma dla mnie nieznana. Maseczka miała nawilżać, rozświetlać do skóry problematycznej. I tak się waham, ale jak dobrze pamiętam, to ta maseczka była taka kusa. Kusa, czyli tak mi jakoś tak mi brakowało do końca twarzy. Nie miałam tego poczucia, że jest cała twarz przykryta, tylko gdzieś tutaj, no tak do połowy policzka mi sięgała. Gdzieś była troszkę przymała, ale również była wykorzystana na moją brodę, więc uwielbiałam za to te maseczki w płachcie, bo budowały mi naprawdę fajne, fajne co? Fajne ukojenie. Dobra, ostatnim produktem, bo widzę 25 minut zaraz będzie. Ostatni produkt
który był u mnie z Big Lossy. I właśnie widzę, że jest po terminie 12.2020, czyli ją złożyłam po terminie. Chyba zapomniałam spojrzeć na termin ważności, bo jestem pewna, że używałam ją w lutym. Ale jak widzicie, jest wszystko w porządku z moimi oczami, nic się nie dzieje, tutaj też nic się strasznego nie stało. Ona również leżała w lodówce, może dlatego jak leżała w lodówce, to tak szybko się nie popsuła. Trzeba było może zamrozić, tak? Może one produkty mi się psują. Miała bardzo fajny wygląd, czyli wyglądała tak jak maska karnawałowa. Przyjemnie się trzymało ją, 10 minut odczekałam, nic, tak jak mówię, nic strasznego mi się na oczach nie stało, więc po terminie też było spoko. No cóż, i takie historie się zdarzają. Dobra, ostatnią rzeczą pod oczy, jak tu się nie mylę, wyjmę i będzie film za długi dla Was. Biotanikułę. Liftingujące płatki pod oczy, wygładzające zmarszczki, ujedniająca, nawilżająca, redukująca cienie, opuchliznę. W takim papierku była spakowana, zabezpieczona. Fajnie się na pewno trzymały. Na pewno to są płatki, które mi nie spadały. Były super kojące. Bardzo byłam zadowolona z nich. Ładnie się trzymały. Super chłodzące. Ale zastanawiam się, z czego to było. Aloes, oczar wirgiński i lukrecja. I teraz nie wiem, który z tych produktów był intensywnym zapachem, bo trochę mi podrażniało oczy. W takim sensie, że ten chłód, myślę, że aloes był taki dosyć intensywny, że moje oczy zabiły mi trochę. Aż przez chwilę, dopóki ten zapach się nie ulotnił. Więc no, makijaż na pewno nie można mieć, bo spływały mi łzy, ale bardzo przyjemne, super się trzymały, więc to jest plus, grunt, aby się trzymały i nie spadały, i można latać cały dzień w tych. Nie rozłączam się, tylko mówię do zobaczenia na następnym filmie, bo jeszcze mam całą siateczkę tu kosmetyków, które chciałabym dzisiaj Wam opowiedzieć. Do zobaczenia za chwilę na następnym filmie.